No nie wiem, czy z 15 punktami many ty dasz radę. I teraz 16. No nie, no co ty. Ale se wymyślił. Spróbujemy pokonać go. Aha, nasza balista jest pierwsza. Pan ma 50 punktów many. Coś obszarowego jesteśmy w stanie rzucić. Inferno akurat. Chyba nie. Chyba nie damy rady. No, lipa. O, nawet nie mogę. Nawet nie mogę wrócić z poziomu walki do bitwy. O, nie to. Chciałem autozapis. O, chciałem mieć to z głowy już. Ale się nie udało mieć z głowy. Lamentia, ty jednak idziesz do nas. Dorzucić armię. Wieża obserwacyjna. W sumie możemy zbudować wieżę obserwacyjną. Ona powinna nam trochę obszaru odsłonić. Aha! Tutaj jest niebieski... Brama graniczna jest na niebieska. Ciekawe. No bo ciekawe, czy teraz ten nasz przeciwnik może się tu dostać, czy też ma klucznika po swojej stronie. Pewnie tak, ale... No i co ja z tym zrobię? O, i znowu. Nie mogę wczytać normalnie. Jeszcze raz. Dobra, trzeba... Nie to. Tylko trzeba użyć takiego cofnięcia. No trudno. Mamy lipę, ale trudno. Pokonamy go i uciekamy. Spowolnienie. Tak, pokonamy go, bo nie chcę, żeby zabierał sobie tej zbroi fajnej. Okej. Okay. Co ty za zaklęcie sobie wymyśliłeś? No. Wcześniej to zadziałało. Okej. No to może zaoszczędzimy maga tym razem. Fajnie. No i w sumie mam więcej many, ale tutaj był jeszcze jeden przeciwnik, na którym ostatnio straciłem manę. Dobra. Weźmy armię od Lamenti i jej artefakty również. Przydałoby się jeszcze źródełko odwiedzić, ale nie widzę żadnego. Dobra, teraz szybko zmierzamy do naszych rycerzy śmierci. Świątynię obłoków też byłoby fajnie mieć. No, prawie. Dawaj amulet grabarza, koronę najwyższego maga. Ten mieczyk. No to możesz ty wziąć.
chyba też. No tak, ale bez many to i tak nie chce się ruszać jednak dalej. No i armia, halo. Jeszcze dla mnie. Szkieletów. Chodźmy tutaj. Mauzoleum. Tutaj dżiny drogie, to też nawet drogie na razie. Poczekamy. O! Tak mało brakowało, żeby tam na jeden trafić, ale można jeszcze tutaj podejść. Jeszcze dworek, dobra. Budujemy dworek. No, ołtarz życzeń niech będzie. Może warto by było tytanów sobie też załatwić. A i będzie jeszcze jeden ten tydzień nowy. To sobie ulepszonych magów weźmiemy. Arcymagów. I to sale ciemności. Ty młyn odwiedzisz. Och, kradnie moje rzeczy. Nad ranem przyszedł list. Został przybity gwoździem do pleców ożywieńca. Wrogowie odcięli mu ręce i wysłali, by się błąkał po okolicy, ale tak bym go znalazł. Do rycerza śmierci, który przemierza tę ziemię. Uwolnij armię i odejdź. Nie możesz się równać z połączonymi siłami Erafi i Brakady. Zmiażdżymy cię i nakarmimy psy twoimi szczątkami. Ser Malik, obrońca Erafi. Co za głupiec. Sądzisz, że Sanktuarium Graala może dorównać nieskończonym mocom, które teraz posiadam, dzięki przewodnictwu mrocznych bogów? Kiedy masz za sobą tak potężnych sojuszników, żadna siła nie może mierzyć się z taką potęgą. Nawet służący Ser Malikowi aniołowie i archaniołowie pokłonią się bądź umrą podczas rzezi, którą wnet sprowadzę przed ich wrota. No, mam spore obawy co do tej walki nadchodzącej, ale na razie ulepszamy magów. Bierzemy ich, ile wlezie. No i moglibyśmy te dżiny też wziąć w sumie, bo są szybkie. Mogą nam zapewnić jakąś przewagę w walkach, że zaczniemy na przykład zamiast wroga. Okej. Nekromatron zwiększy nam zdolności nekromanckie. No i po co to wszystko zbierasz? Nie uciekł, myślałem, że uciekł przez chwilę. I znowu zwycięstwo bez ucieczki. Dobra, bierzemy ten Glade Męstwa, bo on zwiększa morale. To akurat się może przydać. No i w tamtą stronę teraz. Smocza krypta, albo tutaj dążmy do świątyni w obłokach. Dawaj, kopalnie złota, bezczelnie mi zajął. O, super, można kupić. Świątynia obłoków jest chyba najtańszą budowlą 5 poziomu. Ale ulepszenie jest jedną chyba z najgorszych. 20 tysięcy i 20 klejnotów. Ale z pewnością warto. Dobra, nie stać nas, to jeszcze poczekamy. O! Ulepszył sobie do zamku tym razem. Bo wcześniej to jeszcze nie miał zamku, a teraz to już jeden tydzień więcej mu wystarczył.
Dobra, tutaj magazyn zasobów dostarcza nam klejnoty. To trzeba też magazyn klejnotów jak najszybciej załatwić. O, czterech arcymagów. Możemy sobie odpuścić ich. I tutaj też świątynia obłoków. Ściana wiedzy. Dobra, najpierw ścianę wiedzy weźmy. Sobie manę zregenerujemy chyba. Tak. Trochę jej brakuje nam. Ty możesz zrekrutować tych oto jeźdźców. I sobie podbijemy na przykład tę kryształową grotę. O, on tutaj ma dodatkowe klasztor i pikinierów. Gryfy również, niedobrze. Wkrótce będę kontrolował ten obszar i będę mógł skupić się na mojej pobocznej misji polegającej na odszukaniu artefaktów. Wysłałem kilku zwiadowców i kazałem im odwiedzić wszystkie odległe zakątki tej krainy w poszukiwaniu każdego skrawka informacji o miejscu, gdzie mogłyby się one znajdować. Dni mijały, a po zwiadowcach słuch zaginął. Prawdopodobnie zostali zamordowani przez strzegących zaśnieżonych dróg czarodziejów. Uświadomiłem sobie, że muszę sam wyruszyć na ich poszukiwanie. Moce przekazane mi przez bogów i starożytną nekropolię uczyniły mnie bardziej spostrzegawczym i nauczyły mnie umiejętności wizji. Czuję, że artefakty nie są ukryte daleko. Postaram się je odnaleźć, gdy tylko zakończę inwazję na Erathię. Dobra, mamy tutaj w sumie możliwość kupienia... O, Solmyra można kupić. Fajnie. To my weźmiemy... go wykupimy. Żeby nie tracić już punktów ruchu. On ma jeszcze finanse dodatkowo. Ciebie nie nauczyliśmy tu niczego. Teraz możesz się nauczyć. Jeszcze jeden punkt wiedzy. No i tutaj chciałem świątynię obłoków zbudować też. Musimy się jakoś zacząć równać z tym gralem całym, co tutaj jest dostępny. Dobra, tutaj nic. Tutaj bezstratnie. Klepsydra diabelskiej godziny niweluje premię za szczęście. No to akurat może być, bo nie mamy nic dodającego szczęścia. Lamentia przywołała żywiołaka powietrza. Ciekawe, masz pomysły. Dobra. Ty tu się schowaj. Później może dostarczysz jednostki. Sprzedawca artefaktów tu jest jeszcze dostępny. To później. Tutaj smoczą kryptę sobie weźmiemy. Może się będzie używać tych smoków. Zobaczymy. Żadnego poziomu nie wbijamy ostatnio. Ale widzę, że chyba zdobędziemy za jakiś czas. Czego ty nie odwiedziłeś? Tutaj chyba wszystko odwiedziłeś, oprócz tego na północy. Mianowicie tego, Szkoła Magii. Dobra. A, tutaj jest jeszcze tarcza fajna. Dobra, tych sobie ulepszymy. Bierzemy tarczę. Trochę dziwi mnie, że tylko jeden artefakt znaleźliśmy. Może one są gdzieś poukrywane w śniegu. Zaraz użyjemy aury artefaktów, to sobie zobaczymy. Ten czerwony w ogóle tu się nie wychyla w ogóle nawet. Dobra, ulepszmy sobie. Nie, to nie chcę tego. Salę ciemności ulepszymy. Dobra.
tarcza potępionych, ona zwiększa o 6 obronę. Okej. Tutaj jeszcze są czarodzieje oprócz tych golemów. Dobra, jakoś to przeżyjemy. O, tutaj zamku nie zbudowałem, niedobrze. Tak, na 3 zamki to w sumie przyrost mamy całkiem mały. Niby 10 tysięcy dostajemy. O, nie odwiedziłem młyna nawet. Mamy kogoś fajnego. Przydałby się ktoś z tym. Z jakimiś finansami chociaż. Niestety. Nie ma takich luksusów. Plus 27 many. Dobra, pogadajmy tak, powalczmy. Z arcymagami możemy powalczyć. Okej. Pokonani. Magiczny znak nam się trafił. Ile masz many? 72 tylko. Ale możemy spróbować powalczyć. O, znowu słabe straty. No dobra. No to mamy klucznika odwiedzonego. Szkoda tylko, że te kryształowe smoki tutaj stoją. Ale jeśli wróg by bez nich tutaj wyszedł, to jednak fajnie, że to stoją. Dobra, więcej złota, więcej klejnotów. Ty tutaj stój. Ty jeszcze to masz do odwiedzenia. Magazyn zasobów. Trzeba pobudować. Klejnoty są potrzebne na naszych tytanów. W sumie nie będę kupował tutaj ulepszenia, bo można ich ulepszyć w drugim zamku. Okej. Lamentia by mogła znowu oddać rzeczy. Takie jak tę tarczę. Magiczny znak. O, regeneruje punkt many dziennie. No w sumie nic to praktycznie nie jest, ale... Niech będzie. Coś tu lepszymy? Możemy dworek ulepszyć. Dobra. I zobaczmy w sumie aurą artefaktów. Czy czegoś tu nie pominąłem? Tutaj jest tylko to nieprzydatne. No, nie widzę innych gwiazdek niestety. Czyli tylko ten amulet grabarza nam się dostał. Okej, a ty nie masz co robić, to w sumie możesz pozbierać trochę... No, nie to chciałem. Statystyki możesz sobie poprawić, skoro nam jeszcze przejdziesz do kolejnej misji. Zacznijmy od tego może. Solmyr dostarczy magów, gigantów. Może tych też. Zobaczmy, czy to będzie miało ręce i nogi. Tutaj przydałoby się mieć możliwość ich ulepszyć, oczywiście. Dobra. Ty to odwiedzasz.
ty weźmiesz koniki i lisze i wampiry. Więcej poproszę, bo się da na pewno. O, jeszcze więcej. Dobra. Szkielety bierzemy, bo i tak będą się do nas przyłączać. Teraz na dół. Ty idziesz w tę stronę. Dobra. Ty się tu schowaj, ołtarz rzeczy nie ulepszymy. Was też ulepszymy, ojej, za 15 tysięcy. Nawet nie stać nas na ulepszenie wszystkich. Dobra, ty idź tu. Okej, zacznijmy od ulepszenia jednak. No i teraz dla was to potrzebujemy tylko klejnoty pozostawić sobie. Zobaczmy, czy to wystarczy. Czterech tutaj może tych jeszcze weźmiemy. Okej. No i w sumie mogą nagi zostać. Walczymy. Nie ma co tutaj. Dobra, w dół. Okej. O, znajdowanie drogi masz ulepszone. No to będziesz sobie lepiej radzić po tym kimś śniegu jeszcze. Dobra, no i zaczyna się być może końcówka. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, nie ma tragedii. Tylko czy one wszystkie nie dojdą tutaj do nas? Oczywiście, że dojdą. I muszą atakować jeszcze różnych, jakby nie mogły tych samych. Dobra, niektórych tylko spowolniliśmy. Tego na przykład nie. Ale mamy przyspieszenie zrobione. Ten jest spowolniony, ten jest spowolniony, ten nie jest spowolniony, to na tego idziemy. Okej. 500, a ten ma... Dobra, muzyka na chwilę zniknęła, ale już jest. Mam nadzieję, że nic się nie stanie niedobrego. Dobra, weź tego zaatakuj. On kontratak stracił przecież. No i się musi ruszyć. Teraz na wszystkich robimy przyspieszenie. I wszyscy uciekają. Bo te smoki do nas nie dotrą. Chociaż pewnie szkielet jakoś szczególnie nie ucieknie.
A szkielety to możemy ożywić. A nie taki problem. O, oczywiście ty dotrzesz. Ciebie trzeba się pozbyć. Może implozją? O, super. Dało radę. Ty też dasz radę. Dobra, świetnie, trzymają się naszych szkieletów. Ożywimy sobie lisze. Trochę nam ich zjedli. O, ciebie można osłabić, widzę. No i leczymy szkielety. Dobra, na pewno jeden padnie. Tutaj chyba oba padną. No i trochę mniejsze straty mamy. I mamy 25 poziom. Dobra, jeszcze raz zapiszę. By coś zaskoczyło. O, wszystkie jednostki tutaj miał polepszone. O! Tutaj nie ma podziemi. To gdzie on tutaj... Aha, tutaj ten portal jest. Ojej. No, ma pokaźną armię. Ale walczymy. Trzeba się przekonać. Czy to się uda, czy to się nie uda. No proszę. Wygląda na to, że to nie jest taka trudna walka. Weźmy... No ale w sumie nasze statystyki są o wiele lepsze niż jego. To nic dziwnego, bo armie są porównywalne. O nie! Najgorzej. No naprawdę. Totalnie mi się to nie podoba. Trzeba było na naszych rzucić przyspieszenie. To by dużo lepiej wyszło. Niż teraz. Czemu mamy napisane przemieść oddział katapulta? Ciekawe co by się stało jakbym tutaj... Aha, nic się nie stało, tylko straciłem turę. Kolejny głupi błąd. Dostępny. No i coś czuję, że będziemy powtarzać tę walkę. Przez to, że... Złe zaklęcie... Od złego zaklęcia zacząłem. Ale może jednak...
jeszcze się uda. 1875, no to na pewno... No dobra, to z taką implozją to chyba jednak nie mam co się martwić. O, zaczął oślepiać. O, akurat antymagię musi. Jeden z najgorszych w tym momencie wyborów. Dobra, padajcie. Żadnych jednostek już za murami nie ma. Tylko tytani zostali. A, nie będziemy oszczędzać tutaj. Jak już i tak, to raczej ostatnia walka. Aha, teleportacji użył. No, ciekawy pomysł. Butę trupa masz. O, to drugi do zestawu. Tylko płaszcze wampira potrzeba jeszcze. Gratulacje, zdobywasz Aleksandrettę i odnosisz zwycięstwo.